Terry Clanton zrobił zdjęcie swojemu znajomemu na cmentarzu, Boot Hill. Fotografię wykonano na czarno-białym filmie, ponieważ znajomy chciał je w stylu dzikiego zachodu. Clanton zaniósł film do wywołania i był w szoku, kiedy otrzymał fotografię. W prawym górnym rogu widać człowieka w ciemnym kapeluszu. Sądząc po wzroście, albo nie ma nóg, albo jest na kolanach, albo wychodzi spod ziemi. Listopada 1995 roku gmach Urzędu Miasta w Bem w Anglii spłonął doszczętnie. Masy gapiów zebrały się, by oglądać pożar tego starego budynku, zbudowanego w 1905 roku. Tony O'Reilly robił zdjęcie z drugiej strony ulicy. Na jednym z nich widać stojącą u wejścia półprzezroczystą postać dziewczynki. Ani O'Reilly, ani strażacy, ani inni świadkowie nie przypominali sobie, żeby widzieli jakąś dziewczynkę na miejscu pożaru. Z archiwów wynika, że w 1677 roku pożar zrównał z ziemią wiele domów we wsi. Według legendy pożar przypadkowo spowodowała dziewczynka Jane Hurm. Jej zjawa ma być do dzisiejszego dnia obecna na miejscu tamtego nieszczęścia. James Courtney i Michael Meacham, członkowie załogu statku SS Watertown, czyścili komorę ładunkową tankowca płynącego z Nowego Jorku do kanału Panamskiego w grudniu 1924 roku. Wskutek nieszczęśliwego wypadku zatruli się oparami gazu i umarli. Zgodnie z morską tradycją zostali pochowani w morzu. Następnego dnia jeden z marynarzy zobaczył ich twarze w falach z prawej strony burty. Twarze pojawiły się na 10 sekund i zniknęły. W ciągu następnych dni zjawisko to było obserwowane także przez innych marynarzy. Po przybyciu do Nowego Orleanu kapitan okrętu zameldował o tym swojemu pracodawcy, a ten poradził mu uwiecznić wszystko na zdjęciach. Kapitan wziął ze sobą aparat i wyszedł w morze. Kiedy twarze znowu pojawiły się na falach, zrobił 6 zdjęć, po czym schował aparat w sejfie w Nowym Jorku. Klisze zostały wywołane, ale na 5 fotografiach nie było nic prócz morskich fal. Na 6 zaś z łatwością dostrzeżono twarze martwych marynarzy. Negatyw zdjęcia był badany pod kątem fałszerstwa przez agencję detektywistyczną. Po zmianie załogi okrętu twarze już się nie pojawiały. Kobieta o nazwisku Andrews odwiedziła grób swojej córki Joyce, która zmarła w wieku 17 lat. Kiedy robiła zdjęcie nagrobka, nie widziała niczego nadzwyczajnego. Po wywołaniu kliszy na fotografii zobaczyła dziecko siedzące obok grobu. Duch dziecka wydaje się widzieć Andrews, bo patrzy prosto w jej obiektyw.